Państwa po przerwie. Studio Telewizji Pomerania w Centrum Handlowym Galaksy, program Galaktyka Pomerania. Szanowni Państwo, tak jak zapowiadaliśmy, dzisiaj mamy bardzo sylwestrowy, wesoły odcinek tak naprawdę. Pierwsza je pojedliśmy, to była bardzo ciekawa przerwa, szczególnie z Magdą, kanapki z kiwi i z serem. Szanowni polecamy. Państwo, polecamy, naprawdę polecamy, bo jest to coś nowego dla nas, nowego. Ci, którzy już znają ten smak, wiedzą, że faktycznie pan Mirek i Mirek doradził nam super kanapki i super przekąski. A już teraz jest z nami super Monika Załoga, witamy bardzo serdecznie. Będziemy rozmawiać o festiwalu Shades of Metal. Za chwilę na naszej scenie próbka tego, co już niedługo w Słowianinie. Moniko, powiedz bardzo proszę, czego możemy się spodziewać tym razem? Dzisiaj możemy się spodziewać bardzo dużej dawki muzyki metalowej, heavy metalowej, thrashowej. W Słowianinie o godzinie 19 zagrają Anvil ze Szczecina, Universal Dying ze Szczecina, zaproszeni goście Proxima i RWA. Czyli będzie na wesoło. Dziś w studio będziemy mieli także taką małą namiastkę tego, co już za chwilę będzie działo się u Was w Słowianinie. Kto dziś wystąpi i co będziemy mogli dzisiaj usłyszeć? Tutaj zagra zespół Anvil i z trzema utworami, z jednym naszym autorskim i dwoma coverami zespołu Nightwish. Moniko, na kiedy jeszcze raz powtórzmy, na kiedy zapraszamy do Słowianina na to wydarzenie, jak będzie zorganizowany cały koncert? Dzisiaj, 29 grudnia, na godzinę 19 zapraszamy do Słowianina. Szanowni Państwo, nam nie pozostaje nic innego, jak zaprosić po pierwsze na występ, który już dosłownie za moment, po krótkim przerywniku, a dziś za chwilę później wieczorem Dom Kultury Słowianin, tam Shades of Metal, czyli pełne wykonanie tej zapowiedzi, którą za chwilę Państwo tutaj zobaczycie. My z Magdą żegnamy się. Musimy się pożegnać i życzyć nawet szczęśliwego nowego roku, bo spotkamy się już po Sylwestrze, Szanowni Państwo. Tak, spotkamy się po Sylwestrze, ale obiecuję, że ja także będę. Także Szanowni Państwo, wszystkiego dobrego w nowym roku od całej redakcji. Życzymy wszystkim Państwu, no i widzimy się w nowym, lepszym 13 roku i mam nadzieję, że to nie będzie ten nieszczęśliwy, tylko będzie pełen radości i sukcesów. Dokładnie tak. Do zobaczenia, Szanowni Państwo. Do zobaczenia.